Dzień dobry. Dzisiaj mamy 16 sierpnia, poniedziałek i bardzo się cieszę, że możemy ten dzień wspólnie razem rozpoczynać bądź też kończyć w zależności od tego momentu, kiedy będziecie oglądali ten dzisiejszy filmik poprzez Boże Słowo. I pierwszy fragment czytam z Psalmu 115, pierwszy werset. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę dla łaski swojej, dla wierności swojej. I drugi fragment z listu do Rzymian, z 12 rozdziału, trzeci werset, apostoł Paweł napisał w ten sposób. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem. I myślę, że te słowa apostoła Pawła są takim bardzo dobrym impulsem właśnie na ten dzisiejszy dzień. Dlatego, że kiedy patrzymy się wokół nas, to wydaje mi się, że dosyć naturalne jest to, że jesteśmy w stanie zauważyć bardzo, bardzo wielu ludzi, których opisalibyśmy za pomocą takiego stwierdzenia, że myślą o sobie zbyt wiele. Pytanie, jak moglibyśmy opisać siebie samych? Dlatego, że faktycznie zdarza się tak, że towarzyszą nam ludzie, którzy swoim sposobem bycia, tym jacy są, tak naprawdę bardzo, bardzo mocno pokazują nam, że gdzieś tam są wyżej niż my. I my, w obliczu towarzystwa takich osób, możemy czuć się po prostu siłą rzeczy nieco gorsi. Jednak dzisiejsze słowa apostoła Pawła są takim wezwaniem też dla nas wszystkich. Dlatego, że pytanie właśnie, w jaki sposób patrzymy na siebie samych. Gdzie widzimy naszą wartość? Gdzie widzimy coś nadrzędnego w nas samych? Dlatego, że Paweł był człowiekiem, który, co by nie mówić, ale miał prawo myśleć o sobie co najmniej dużo. Dlatego, że miał konkretne wpływy, był człowiekiem, który miał konkretne też oddziaływanie na innych ludzi i miał też określoną pozycję w społeczeństwie. I on, przez pryzmat także własnych doświadczeń, mówi te niezwykle ważne słowa. Powiadam każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem. Mocą danej mu łaski. Apostoł Paweł miał taką świadomość, że to wszystko, kim jest, całokształt swojej własnej osoby, to nowe życie, które otrzymał, zawdzięcza tylko i wyłącznie Chrystusowi. I dzięki temu patrzył na siebie jako na nowego człowieka, ale patrzył przez pryzmat tego, kim dla niego jest Chrystus. I dlatego widział swoją wartość w Chrystusie, a nie w sobie samym. I myślę sobie, że to jest wyzwanie też dla nas, nie tylko na ten dzisiejszy dzień, ale także na kolejne dni. Jak my sami postrzegamy naszą własną wartość? Czy uważamy siebie samych za lepszych? Czy może raczej bylibyśmy w stanie powiedzieć za apostołem Pawłem, że nasza wartość jest oparta tylko i wyłącznie na tym, kim dla nas samych jest właśnie Jezus Chrystus? I bardzo podobne słowa wypowiada dzisiaj psalmista. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę dla łaski swojej, dla wierności swojej. Nie chodzi o naszą własną chwałę, nie chodzi o moje własne ego, ale chodzi o Boga, chodzi o Pana Jezusa. I chciałbym, żeby ta myśl nam dzisiaj towarzyszyła, żebyśmy zadali sobie to szczere pytanie, gdzie szukam mojej własnej wartości i w jaki sposób traktuję innych. Czy mam świadomość, że moja wartość wypływa przede wszystkim z tego, kim dla mnie jest Jezus? Czy może raczej szukam własnej wartości poprzez porównywanie się do innych ludzi? I mam nadzieję, że będziemy w stanie udzielić odpowiedzi twierdzącej na to pierwsze pytanie. I nas wszystkich zachęcam do tego, żebyśmy naszej własnej wartości szukali przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Bo to dzięki Jego łasce możemy być tym, kim jesteśmy teraz. I tego nam życzę. Życzę nam dobrego, błogosławionego dnia i odkrywania wartości w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.